Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest środa 5 tygodnia Wielkiego Postu i dzisiaj wędrujemy do ósmego rozdziału Świętego Jana. Tak, jak wczoraj była lekka przerwa, bo była uroczystość Świętego Józefa i troszeczkę wyskoczyliśmy z tego ósmego rozdziału Jana, żeby, prawda, zaczerpnąć oddechu od Świętego Mateusza. No, i teraz wracamy, znowu zanurzamy się w ósmy rozdział Jana. Pamiętamy, że ten ósmy rozdział rozpoczął się od wydarzenia z kobietą cudzołożną, właśnie z tym całym szałem kamienowania, prawda? No, a dzisiaj mamy do rozważenia z tego ósmego rozdziału, wiersze 31 do 42. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomkami Abrahama, i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potąsem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca, wyczynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny Ojca Waszego. Rzekli do niego: Myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy Ojca Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był Waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał. Wasza bardzo ciekawa wypowiedź Pana Jezusa, tym bardziej ciekawa, że Jezus mówi do Żydów, którzy Mu uwierzyli. To jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, że ta rozmowa Jezusa z Żydami, którzy Mu uwierzyli, wcale nie jest jakaś, że tak słodka. To nie jest tak, że Żydzi Mu, jacyś Żydzi Mu uwierzyli, Jezus tam się nie posiada z radości, właśnie skacze, klaszcze, prawda, klepie ich po plecach i w ogóle, prawda, no my byśmy się tak spodziewali, nie, że że uwierzyłem Jezusowi, no to Jezus teraz powinien być szczęśliwy, zadowolony, a jeszcze najlepiej, jakby dał mi nagrodę, prawda? Że nagrody to my właśnie lubimy, nie? A tymczasem zobaczę, że Żydzi, Jezus mówi do Żydów, którzy mu uwierzyli, i ta rozmowa, no taka dla nich najwyraźniej nie jest zbyt przyjemna. To jest częsty problem, jaki się pojawia w naszych relacjach z Jezusem, że my przychodzimy do Jezusa, my oczekujemy za przeproszeniem Słodkopierdzenia. Przepraszam za sformułowanie, nie? ale właśnie oczekujemy fiołków, nie wiadomo czego. A Bardzo często okazuje się, że relacja z Jezusem no, polega właśnie na, no, no bywa taka szorstka jak właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Okazuje się, że Jezus pierwsze co robi, to że tak powiem pilnikiem, papierem szczernym i innymi prawda, narzędziami różnymi no, odziera mnie z moich złudzeń właśnie, bo tak naprawdę no, do tego zmierza ta rozmowa z, z Żydami, z kt którzy mu wierzyli, nie? prawda, że Jezus ich odziera ze złudzeń. Teraz ten ich opór cały no to właśnie jest weryfikacja tego, czy oni mu rzeczywiście uwierzyli, bo w co, w co nim mu uwierzyli. Właśnie, i w ogóle generalnie, kiedy Jezus robi z nami rzeczy takie nieprzyjemne, na przykład, prawda, po kąpieli wyciera mnie szorskim ręcz ręcznikiem, prawda, albo właśnie coś tam próbuje wyszlifować papierem ściernym, czy pilnikiem, czy dorzeźbić dłutem, prawda. <słuch> <słuch> przepraszam. Właśnie, kiedy Jezus próbuje coś tam dłutem dorzeźbić, czy w ogóle, no to to jest weryfikacja, czy, mu, czy, czy my mu rzeczywiście wierzymy, że On faktycznie wie, co robi? Nie? Bo zobaczę, że w nas jest silna tendencja do tego, żeby wszystko filtrować poprzez nasze wyobrażenia i w ogóle przez nasze oczekiwanie, że będzie miło, lekko, łatwo i przyjemnie. Że my mamy takie właśnie wyobrażenia i oczekiwania, że powinno być miło, lekko, łatwo i przyjemnie. I mamy tendencję, żeby wszystko filtrować, i właśnie jak Jezus zaczyna robić rzeczy takie trochę nieprzyjemne, tak jak relacja z Jezusem zaczyna kosztować, jak uwierzenie Jezusowi zaczyna kosztować, no to właśnie zaczyna się zgrzeć, zaczyna się niezadowolenie, zaczyna się szemranie, właśnie narzekanie. Właśnie i mało tego, i nawet to, co Jezus ma nam do powiedzenia, to, co mówi Pismo Święte, to, co wynika, no to też mamy silną tendencję filtrować poprzez pryzmat naszego wyobrażenia, że jak mamy relacje z Bogiem, to wszystko powinno być lekkie, łatwe i przyjemne. Wiecie, jest taki błąd w patrzeniu na przykład na Matkę Najświętszą że ponieważ ona była niepokalanie poczęta i miała taką głęboką relację z Bogiem, no to prawda, na pewno jej to było lekko, łatwo i przyjemnie, na pewno nie cierpiała i w ogóle. No nie wiem, czy matka stojąca pod krzyżem syna nie cierpi, prawda? To tak jakby twierdzić, były takie herezje w historii chrześcijaństwa, Twierdzące, że właśnie no, Jezus jako syn Boga no, to, to nie mógł cierpieć, Wiesz, że ta cała jego męka, cierpienie na krzyżu to wszystko było pozorne, taki teatrzyk, prawda? Okazuje się, że nie, że krew była prawdziwa. Krew na, przelewana na krzyżu jest prawdziwa. Pot, krwawy pot był prawdziwy, prawda? Męka Jezusa była prawdziwa. Biczowanie było prawdziwe. Korona cierniowa była prawdziwa. Nie wiem, czy pamiętacie, co się działo. Jak zostaliśmy postawieni twarzą w twarz z tą prawdą przez taki film Pasja. Nie? Jaki był szok, prawda? jakie było wycie, darcze szat, nie? bo nagle się okazało, że cierpienie Jezusa było realne. Prawda? Bo my też tak mamy trochę, nie wiem, popatrzcie się na przykład na obrazy Drogi Krzyżowej w naszych kościołach, że to też takie obrazki są. Bardzo często Jezus taki, prawda, świeży, jakby, nie? Ten krzyż jakby trzyma od niechcenia, no niby jakąś tam koronę cierniową ma na skroniach, ale to właściwie nie wygląda, żeby mu to specjalnie jakoś przeszkadzało, nie? Natomiast właśnie w pasji zobaczyliśmy, że to był potworny ogrom bólu i cierpienia. Straszliwego bólu, straszliwego cierpienia. I to, i to, to, to był dla nas szok, prawda? Szok, że ktoś aż tyle wyczerpiał, prawda? że ktoś aż tyle wyczerpał. Mało tego na przykład, no nie bardzo wiemy co z Jezusem się działo, na przykład kiedy był trzymany w więzieniu, kiedy żołnierze go eskortowali. Owszem, są wizje mistyków, tak, są wizje mistyków i one powiedzmy o czymś tam mówią. Mówią generalnie o tym, że no tam też Jezusa, że tak powiem, słodko nie traktowano. Więc zobaczcie, cierpienie Syna Bożego, trud, ciężar krzyża, prawda, ciężki oddech, pot, upadki. No to wszystko, co rozważam na drodze krzyżowej, to jest realne, to jest prawdziwe. Tak samo właśnie wszystkie trudy życia Matki Bożej były realne i prawdziwe, tylko jej niepokalaność na czym polega? Jej niepokalaność nie polega na tym, że wszystko było słodkie, lekkie, łatwe i przyjemne. To jej niepokalaność polega na tym, że ona nie przestawała wierzyć Bogu, że Bóg wie, co robi. Nawet jeżeli Bóg traktował ją szorstko. A jak to zauważyli niektórzy, właśnie z ojców Kościoła, czy niektórzy ze świętych, że no trójca święta się w poniżaniu Maryi, prawda? Właśnie w takim szorstkim traktowaniu Maryi. No Przyjrzyjcie się na relacje Jezusa z Maryją. To są relacje bardzo szorstkie. Tam nie ma nic, prawda, z tego. Ze wspomnianego już słodkopierdzenia, prawda? Tak samo widzicie, no bo my spodziewamy się, że to wszystko było, powinno być takie słodkie, lekkie, łatwe, miłe, prawda? Takie cukierkowe. No to mamy też opory, jeśli chodzi o ciężarność Maryi, prawda? Że to mamy opory mówić, że była w ciąży. No Pismo Święte mówi, że była w ciąży używa dokładnie tych samych sformułowań, co w stosunku do Elżbiety, czy co do każdej innej kobiety, o której Pismo Święte mówi, że była w stanie, w stanie ciężarnym, tak? w stanie brzemiennym. No. Pismo Święte mówi, że znalazła się brzemienną. Prawda? Engastria prawda? No po prostu była w ciąży. Zwyczajnie jak każda kobieta była w ciąży. Tak? No tam może, że nie chodzi o to, widzicie, bo jakby to powiedzieć, no to tak jak Ewa w raju. Nie? Ewa w raju od początku miała rodzić dzieci tak, a nie inaczej. To nie jest tak, że sposób rodzenia dzieci się zmienił. Tylko sposób, że tak powiem, przeżywania tego wszystkiego się zmienił. Bo widzicie, kiedy ja odłączę od tego wszystkiego miłość, to wszystko staje się nie do wytrzymania. Miłość jest powiedzmy, takim smarem czy olejem, no, który sprawia, że to wszystko zaczyna funkcjonować, przestaje zgrzytać, przestaje, się, przestaje być ciężkie, że wszystko w moich oczach staje się radością. Właśnie to miłość wszystko zmienia. To nie chodzi o to, że Adam i Ewa przed grzechem robili coś innego, a po grzechu coś innego, no i teraz trzeba wrócić do stanu przed grzechem, prawda stanu, prawda słod. Słodkiego nic nie robienia, takie dolcze farnięte. Okazuje się, że Adam i Ewa przed grzechem tak samo uprawiali, doglądali ogród rajski jak po grzechu. Tylko że po grzechu ta uprawa ogrodu rajskiego stała się w ich oczach nie do wytrzymania. Ewa przed grzechem już została pobłogosławiona i, i, i Bóg życzył jej płodności już przed grzechem miała rodzić dzieci. I to, to rodzenie dzieci nie pojawiło się nagle jako coś zaskakującego po grzechu, tylko sposób przeżywania tego wszystkiego się zmienił. Właśnie, natomiast my oczekujemy pewnych automatyzmów. I dzisiejsza w dzisiejszej Ewangelii nawet Jezus mówi, dlaczego my oczekujemy pewnych automatyzmów i zaraz to zobaczymy. Takich automatyzmów, żeby się działo samo. Na przykład, żeby samo było lekko łatwo i przyjemnie. Okazuje się, że to się nie, nie dzieje samo. To jest kwestia tego, jak ja patrzę na siebie, na moje życie, na moje relacje, na ludzi. Ludzie się nie zmieniają. Ludzie są jacy są, prawda? I teraz kwestia tego, czy ja się tam zadręczam relacją z kimś, czy się cieszę relacją z kimś. To jest kwestia mojego naszego spojrzenia na to wszystko. I właśnie o to Jezus walczył w Ogrodzie Oliwnym, żeby nie stracić pewnej perspektywy, tak? pewnej perspektywy, którą chciał zagłuszyć w nim strach, lęk, takie inne rzeczy. I właśnie zawsze chodzi o to, żeby zagłuszyć coś we mnie, zakrzyczeć, zagłuszyć i wmówić mi taką perspektywę, która sprawia, że to wszystko w moich oczach stanie się nie do wytrzymania. Prawda? Żeby, że, właśnie żebym ja tak to wszystko, na to wszystko patrzył i w taki sposób to wszystko rozumiał, żeby w moich oczach to wszystko stało się nie do wytrzymania. Więc zobaczcie, w Ogrodzie Oliwnym Jezus nie walczy o to, żeby zmienić Ojca i zamiany, zamiary Ojca, tylko walczy o to, żeby wyjść z całego tego wewnętrznego hałasu, na nowo zapatrzeć się, zasłuchać w Ojca to, co właśnie mówi w ostatnich dniach o tym zapatrzeniu, zasłuchaniu w Ojca. O tym, że on mówi to, co słyszy od ojca, robi to, co widzi u ojca, się to zapatrzenie, zasłuchanie w ojca. Żeby wrócić do tego zapatrzenia, zasłuchania w ojca, żeby na nowo wszystko widzieć i rozumieć tak, jak widzi i rozumie ojciec. Czyli dobrze. I właśnie widzicie, tak mnie porusza w tej dzisiejszej Ewangelii, wasze, bo może jeszcze dla uporządkowania. Że właśnie w co uwierzyli Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi? No oni widzieli to, co on dokonał z kobietą grzeszną. I oni uwierzyli, że on może dokonać dla nich tego samego, co dla niej. Właśnie część z nich się rozeszła, tak? przyznali, że są grzesznikami i poszli. Nie zauważyli, że Jezus jest w stanie sobie z tym poradzić i że jeżeli Jezus sobie poradził z grzechem tej kobiety grzesznej, której, byli, której grzechem tak byli zgorszeni. To Jezus jest w stanie to samo uczynić dla nich. Właśnie nie wyciągnęli takiego wniosku, tylko smutni się rozeszli. No ale najwyraźniej, jak twierdzi święty Jan, część Żydów uwierzyła Jezusowi. Uwierzyła, że on potrafi zrobić dla nich to samo, co dla kobiety grześnej: właśnie przywrócić wszystko to, co grzech nam odbiera. Przywrócić godność, wartość, przywrócić. Tożsamość Dziecka Bożego, przywrócić obraz, podobieństwo Boga, przywrócić właśnie perspektywę Bożą, przywrócić mi myślenie i patrzenie tak jak myśli i patrzy Bóg. Właśnie uczynić mnie odbiciem, obrazem Boga na nowo. Że Jezus jest w stanie mi to przywrócić. Oni w to uwierzyli. Tylko właśnie widzicie, nie? że w dzisiejszej Ewangelii dochodzi do głosu takie przekonanie, że to powinno pójść lekko, łatwo i przyjemnie, że to wszystko powinno polegać na klepaniu po ramieniu. A tymczasem zobaczcie, że cała ta rozmowa pokazuje, że Jezus wziął do ręki konkretne narzędzia i się zabrał najpierw za oczyszczanie. Oczyszczanie tych ludzi z wszystkiego, co sprawiało, że żyli w jakiejś złudzie, w, jakiejś, w jakimś kłansie właśnie ze wszystkich jakichś fałszywych naleciałości, fałszywych wyobrażeń, fałszywych wyobrażeń o sobie, o Bogu, o tym, jak to wszystko funkcjonuje, co to znaczy być potomcem Abrahama i tak dalej. Wy mi się kojarzy, tak jak freski u mnie w kościele, bo mój kościół na razie wygląda na dość zrujnowany. Dlaczego? Bo mój kościół jest bardzo bogaty we freski, tylko tam na pewnym etapie Historii powojennej, to wszystko zostało jak to się mówi, pobiałkowane, zamalowane taką białą farbą wapienną. No, zrobiono to co zrobiono, to, to nie jest kwestia, żeby teraz się nad tym pasić czy oceniać. No i teraz, jeżeli ja bym chciał, żeby przywrócić dawny blask mojemu kościołowi, żeby znowu te freski, że tak powiem, no, zabłysły na ścianach. To najpierw konserwatorzy potrzebują się ciężko napracować, żeby zdjąć te wszystkie przemalowania. Żeby zdjąć te wszystkie warstwy farby wapiennej, te wszystkie przemalowania, to wszystko co zasmarowuje te freski. Najpierw potrzebują je wydobyć w ogóle, spod y tych wszystkich naleciałości. Dokładnie to samo z nami robi Jezus. Bo widzicie, my mamy straszną tendencję do budowania takich różnych, prawda, Ułud, ja to nazywam UD, straszną tendencję do życia właśnie w takiej ułudzie, budowania sobie takich złudnych wizji w głowie, złudnych wizji, które nam pomagają żyć w takim poczuciu, że no nie jest tak źle, no może nie jest idealnie, ale jeszcze nie jest tak źle, jest do wytrzymania, jakoś to wszystko i tak dalej, nie? I teraz dopóki ja żyję w takiej złudzie, to nie da się mi pomóc. Bo dopóki ja sobie buduję takie złudne argumentacje, że to ja mam rację, że to jeszcze nie jest tak źle i w ogóle, to ja nie dam sobie pomóc, nie? No bo jeszcze nie jest tak źle. No. Właśnie, że to trzeba jakby najpierw dojść do rzeczywistości, prawda? Wyjść z tych wszystkich łód, bo na czym to wszystko polega? Więc tak mnie porusza w dzisiejszej Ewangelii takie stwierdzenie Jezusa tutaj jest, że <laughs> Jak to Jezus się wyraża, żeby Was nie okłamać, że nie ma w nas miejsca na Jego naukę. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, prawda? Bo nie przyjmujecie mojej nauki. To takie sformułowanie po polsku, takie właśnie śmieszne trochę. Znaczy dla mnie śmieszne, dlatego że ja wiem, jak Jezus mówi po grecku. To jest przetłumaczone: Nie przyjmujecie mojej nauki. A po grecku tam jest napisane, że dosłownie nie ma w Was miejsca na mój logos, na moje słowo, na mój logos. No to warto wiedzieć, że logos, nie? Nie ma w Was miejsca na, na mój logos, na moją prawdę. Na moje słowo, na to, co mam wam do powiedzenia. I zobaczcie, rzeczywiście z nami tak jest, że jak człowiek to nie w jakichś wewnętrznych, prawda, rozmyślaniach, nakręcaniach i innych takich rzeczach, to do niego nic nie dociera. Jak człowiek żyje zasłuchany właśnie w te swoje jakieś wewnętrzne nakręty, łudy, złudy, prawda, inne takie rzeczy, to możesz mówić jak do ściany. Nie? Grocho ściany, tak się mówi. Nie? Jezus mówi: No, nie ma w Was miejsca na mój logos. Nie? I to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo na czym to polega? Jak mi się to kojarzy troszeczkę z dzisiejszym pierwszym czytaniem, kiedy król Nabuchodonozor mówi do szadraka Meszaka i Abetnego, że on żąda, że kiedy odezwie się dźwięk tam przeróżnych instrumentów, on tam wy wy wymienia całą masę tych instrumentów, to mają paść i oddać pokłon posągowi, który on uczynił, posągowi ze złota. I to mi się tak trochę kojarzy, że właśnie na tym polega metoda, żeby cię zakrzyczeć wewnętrznie, za, właśnie, żeby wzbudzić taki hałas wewnętrzny, żeby cię zakrzyczeć wewnętrznie, żeby zakrzyczeć ten logos, który pochodzi od Boga, żeby cię zakrzyczeć, właśnie zawalić wewnętrznie całą stertą nakrętów, kłans i innych rzeczy, właśnie to jest metoda węża, nie? Nie zakrzyczeć wewie takim hałasem, kłamstw, jakichś fałszywych interpretacji innych rzeczy, zakrzyczeć to, co ona usłysza od Boga. Nie? Właśnie. Właśnie dlatego mówi się, że Bóg przemawia tylko w ciszy. Bo właśnie na tym polega metoda zła, że ponieważ zło nie jest w stanie polemizować z logosem ze słowem Boga co na przykład pokazuje wydarzenie z Jezusem na pustyni, kuszenie Jezusa na pustyni, to zło będzie próbował zakrzyczeć. Nie? Zawsze tak jest, że jeżeli ja nie jestem w stanie z czymś polemizować tak merytorycznie, to będę próbował zakrzyczeć, zaganać, zagłuszyć, żeby zainteresowany no, przestał słyszeć to. I właśnie i to jest też ciekawe z tym pierwszym czytaniem, że ten wewnętrzny hałas, to zakrzyczenie, to ostatecznie doprowadza do tego, że ja faktycznie zaczynam się kłaniać fałszywym Bogom, to co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że staję się niewolnikiem, niewolnikiem grzechu, niewolnikiem właśnie tego wszystkiego. Bo Widzicie, ten wewnętrzny hałas, zewnętrzny krzyk zawsze prowadzi w tym kierunku, żeby mnie nastawić, że jest mi źle, że to wszystko jest nie tak że w ogóle Bóg jest zagrożeniem, że Bóg ogranicza moją wolność, prawda? ten wewnętrzny hałas próbuje mnie przekonać, że wolność to polega na tym, że, że ja powinienem mieć swobodę czynienia, co mi do głowy strzeli, że chce mi się to, to, to powinienem robić to, co mi się chce, nie chce mi się, no to powinienem nie robić. I że to jest właśnie wolne życie na poziomie zachcianek, no i cały ten wewnętrzny hałas, nakręt, właśnie. Nakręt, który mnie ma nastawić przeciwko komuś, przeciwko czemuś, później właśnie pchnąć w przekonanie, że ja mam prawo tutaj i w ogóle i będę po swojemu, i tak dalej. No i teraz zobaczę, że jeżeli człowiek temu wszystkiemu ulegnie, ulegnie właśnie takiemu nakrętowi, który mnie próbuje przekonać, że ostatecznie to ja sobie sam poradzę. Zobaczcie, do tego prowadzi gadanie węża, żebym ja doszedł do wniosku, że ja sobie z czymś poradzę sam. Że właśnie droga, którą chce mnie poprowadzić Bóg, sposoby, w jakim mi podsuwa Bóg, to, co mi Bóg pokazuje i to, do czego mnie zaprasza, to nie jest to, o co chodzi, że ja sobie lepiej poradzę sam, że ja jakoś dam sobie radę sam. Nie? I to jest bardzo sprytne kłamstwo, że ja jakoś się dam radę, jakoś się damy radę, jakoś się damy radę. Nie? I że mogę puścić Boga, puścić Jego rękę w imię właśnie spełniania takiej czy innej zachcianki, nie? W takiej czy innej zachcianki. Bo widzicie, zawsze chodzi o zachcianki. Zawsze, nawet tylko że idzie o to, żeby wrobić, w, zrobić we mnie przekonanie, że ta zachcianka to jest czymś fundamentalnym w moim życiu żeby w moich oczach Bóg stał się tym, który broni mi dostępu do czegoś, co jest fundamentalne. To jest zawsze metoda węża. Bo widzicie, Jezus to powiedział, że Ojciec zna nasze potrzeby jeszcze zanim sobie uświadomimy, jakie, jakie mamy potrzeby. Że Bóg nigdy nie pozostawia bez zaspokojenia moich autentycznych potrzeb. Tylko, że ja się daję wciągnąć w takie przekonania. Że coś fałszywego jest moją autentyczną potrzebą. Że ja muszę mieć, muszę zrobić, muszę być, muszę coś tam, nie? Prawda? Ja powiem troszeczkę upraszczam pewne rzeczy, bo, bo to inaczej ta medytacja to nie miałaby końca, ale chodzi o to, żebyście uchwycili rzeczywiście, że to tak w nas działa, nie? I teraz zobaczcie, że jeżeli ja uwierzę, że, że właśnie potrzebuję, czy mogę puścić rękę Boga i że ja jakoś sobie poradzę sam, jeżeli ja uwierzę nawet jak odkryję, je, że upadłem, ale że nie potrzebuję tak pilnie wracać do Boga, że ja jakoś sobie będę radził, nie? Jakoś będę sobie radził, to zawsze prędzej czy później stanę się niewolnikiem jakiegoś fałszywego Boga. Dlaczego? Bo jak ja będę próbował sobie radzić sam po swojemu. Prawda? To prędzej czy później odkryjesz, że jestem bezradny, bezsilny. Bezradny, bezsilny. Natrafię na sytuację, na przestrzenie, wobec której, bezradny, bezsilny będę szukał źródła siły, źródła mocy. Właśnie. I zacznę się wtedy kłaniać jakimś fałszywym bóstwom, na przykład kasie, karierze, władzy, popularności wśród ludzi No różnym takim rzeczom. Ale te wszystkie fałszywe bóstwa mają właśnie taką cechę uzależniającą. Dlaczego uzależniającą? Bo prędzej czy później te wszystkie fałszywe bóstwa okazują się też za słabe albo, albo ograniczone właśnie, wyczerpywalne. Dobry przykład to jest kasa. Nie? Zobaczcie, jak ktoś uwierzy, że rozwiązaniem wszystkiego jest kasa, to prędzej czy później staje się opętany przez kasę w tym sensie, że mu wiecznie mało, żeby nie wiem ile miał, to wiecznie mało. No bo zawsze się okazuje, że ta kasa się prędzej czy później wyczerpuje, żeby nie wiem ile jej było. Nie? I on dostaje obsesji gromadzenia kasy. Tak samo z władzą, z karierą, z popularnością ludzką. No z czymkolwiek w co ja uwierzę, że jest źródłem mojej mocy, źródłem mojej siły, źródłem mojego życia. Prawda? Tak się dzieje. Nie? No I o tym właśnie mówi Jezus. Natomiast on mówi, że prawda nas wyzwoli. I teraz Jezus próbuje przebić się ze swoją prawdą tam, gdzie nie ma miejsca. Właśnie nasze wnętrza są zakrzyczane, zawalone właśnie stertami, właśnie takiej złudy, kłamstwa, nieprawdy, właśnie tak jak ci tutaj, nie? Oni żyją w, całej, w całym systemie złudy, złudy, która utrzymuje ich w niemaniu, że to z nami też jest w porządku, nie? Prawda. Jezus jakby, no, po pierwsze, doprowadza ich do rzeczywistości, wyprowadza ich z tej złudy. No bo no, ktoś, kto sobie wmawia, że jeszcze nie jestem taki chory, to nigdy nie pójdzie do lekarza. Dopiero kiedy zmierzy się z prawdą, że naprawdę jestem chory, to na serio zacznie szukać lekarza, lekarstw i pomocy. I właśnie o to chodzi, że dopóki ja żyję w jakimś kłamstwie, który mnie usypia. No to nie nie wezmę się za rozwiązywanie problemu. Dopiero kiedy dotrze do mnie, że problem jest realny, prawdziwy, no to będę chciał go rozwiązać. Dopiero kiedy dotrze do mnie, że żyję na całej, w całym systemie sieci postronków, to zacznę, do, dopiero do mnie dotrze, że ja potrzebuję być wyzwolony, że potrzebuję być wyzwolony. I teraz właśnie Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii o wyzwoleniu, bo to jest bardzo ciekawe, no bo mówi, Wolni będziecie, Eleuteros. Eleuteros jest bardzo ciekawe słowo, które mówi o pewnym nieograniczeniu. Tak, to trzeba by zrozumieć, że nieograniczeni będziecie, nieograniczeni. Eleuteros jest taki, ktoś jest, może pójść gdziekolwiek zechce. Jest w ogóle w tym nieograniczony, prawda? Nieograniczony. Mamy pojęcie, że Bóg jest nieograniczony, i my pilnie szukamy sposobu na to, żeby też być nieograniczonym. Tylko, że właśnie źle rozumiemy to nieograniczenie. My uważamy, że nieograniczenie to powinno polegać na tym, że powinienem mieć możliwość zaspokajania wszelkich zachcianek, cokolwiek tam do głowy strzeli, prawda? A Jezus pokazuje, że to nieograniczenie zupełnie na, na czymś innym po, polega, że to jest nieograniczenie w byciu sobą, to znaczy w byciu obrazem, podobieństwem Ojca Niebieskiego, czyli nieograniczenie w czynieniu dobra. Bóg jest nieograniczony w czynieniu dobra, nic nie jest w stanie go ograniczyć w czynieniu dobra. Bóg nawet przybity do krzyża czyni dobro. W każdej sytuacji, jest w ogóle nieograniczone, nic go nie ogranicza, ani ból, ani cierpienie, ani krzyż, ani przybicie do krzyża, ani przebicie serca włócznią ani złożenie do grobu, ani skała, ani pieczęcie, ani straże, ani kamień na grobie. Nic nie jest w stanie go ograniczyć, co za chwilę będziemy przeżywać w Triduum Paschalnym. Będziemy widzieli Boga, który jest nieograniczony, nieograniczony w swojej pasji, miłowania, czynienia dobra. Jest nieograniczony, ale właśnie nieograniczony w miłości, a nie w spełnianiu zachcianych. To jest olbrzymia różnica. Prawda, olbrzymia różnica. I teraz Jezus cierpliwie próbuje wyprowadzić nas z takiego kłamstwa, że nie jest z nami tak źle, że jeszcze jakoś sobie radzimy, jeszcze jakoś sobie poradzimy, jeszcze jakoś damy radę. To jest nasza słabość, wiara właśnie w takie kłamstwo, że jeszcze jakoś sobie dam radę, że ja nie potrzebuję, nie jest tak źle, że ja mogę, prawda, zostawić Boga, mogę tam urwać relacje, ja sobie jakoś dam radę. Nie to nie, prawda, zabieram, idę sobie sam, nie? dam sobie radę. I teraz Jezus doprowadza nas do odkrycia, że my sobie sami w ogóle nie poradzimy do odkrycia tej fundamentalnej prawdy, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu. To jest prawda. Nie jest dobrze człowiekowi być samemu, dlatego człowiek jest zaproszony do wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi. Bo człowiek się sam nie poradzi. Właśnie naszą potęgą, naszą siłą to nie jest prężenie muskułów, i naszą potęgą, naszą siłą nie jest zrywanie relacji, tylko naszą potęgą, naszą siłą jest świadomość naszej bezbrzeżnej słabości. Właśnie świadomość, że pierwszą potrzebą, fundamentalną potrzebą to jest Bóg. Że bez Boga to mnie w ogóle nie ma, niczego nie ma, że bez Boga to ja nic nie rozumiem, to ja błądzę w ciemnościach, bez Boga to ja w ogóle jestem tylko garszą prochu. Że moją pierwszą potrzebą to jest trzymanie za rękę Boga. I dopiero wtedy, kiedy ja trzymam za rękę Boga, Boga jedynego prawdziwego, Boga jedynego prawdziwego, Boga nieograniczonego, dopiero kiedy trzymam go za rękę i jestem totalnie oparty na nim, dopiero wtedy doświadczam nieograniczenia. I to jest ciekawe, że do, do prawdziwej siły, do prawdziwej potęgi, do prawdziwej wolności, do prawdziwego nieograniczenia prowadzi świadomość słabości, bezradności, bezsilności i ograniczoności. Że ja słaby, bezradny, bezsilny, ograniczony potrzebuję totalnie oprzeć się na nieograniczonym. I właśnie do tego, widzicie, zmierza cały Wielki Post, żebym ja sobie przypomniał prawdę, prawdę o tym, jak słaby, jak ograniczony, jak, jak bezradny jestem i żebym przestał ulegać jakiejś złudzie, że ja sobie mogę pozywać relacje, relacje z Bogiem, z ludźmi, że jakoś sobie dam radę sam, spadajcie wszyscy ode mnie. Żebym przestał właśnie wierzyć w takie kłamstwo i właśnie odkrył na nowo tą prawdę, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu, i żebym właśnie w tridum Paschalnym, patrząc na umęczonego, ukrzyżowanego, umierającego, złożonego do grobu i z triumfem wychodzącego z tego grobu, właśnie te, te triumfalne wejście Paschału do, do ciemnego kościoła, właśnie to triumfalne zwycięstwo światłości nad ciemnością, właśnie patrząc na tego, który niczym nie dał się ograniczyć, na nowo, właśnie w tą noc paschalną, w czasie wigilii paschanej podjął decyzję, że ja odrzucam Szatana, odrzucam Jego gadanie, Jego cały ha hałas, Jego wszystkie kłansa, za którym jest jedna wielka pustka, i że ja chcę się uchwycić Boga jedynego, nieograniczonego. Na nowo chcę go się uchwycić. Na nowo chcę uchwycić się Boga, na nowo się uchwycić wspólnoty, do której ten Bóg mnie zaprasza. I to jest punkt dojścia całego wielkiego postu i, i, i w ogóle Triduum Paschalnego, właśnie odnowienie przyrzeczeń chcianych w noc Paschalną. Właśnie ta głęboka świadomość, nie? że ja sam z siebie jestem tylko prochem i tylko przygnięty do Boga, przygnięty całym sobą do Boga, y, mogę doświadczyć Jego nieograniczoności, w sobie mogę doświadczyć wtedy Jego nieograniczoności, Jego wolności przygnięty do Boga I, i, i żebym ze wszystkich sił po pierwsze właśnie pragnął być przygnięty do Niego i do tych wszystkich, którzy właśnie On tak samo jak mnie zaprosił, żeby byli we wspólnocie z Nim. I że pragnę trwać w tym przygnięciu do Niego i, i, i do tych wszystkich, którzy są we wspólnocie z Nim. A jak tylko odkryję, że gdzieś coś trzeszczy, to pragnę natychmiast wracać. I to wynika nie, nie wiadomo z czego, tylko po ze świadomości, jak słaby jestem, z uznania prawdy. Z uznania prawdy, jak słaby, jak ograniczony jestem sam z siebie. I to, kim chcę mnie uczynić, on. Właśnie, dlatego Jezus będzie nas z takich różnych złudnych przekonań, z złudnych hałasów wyprowadzał, doprowadzał do prawdy, bo okazuje się, ta prawda naprawdę czyni mnie wolnym. Wolnym od całej tej jazgotu zachcianych, nie wiadomo czego. Wolnym do tego, żeby odkryć, kto jest moją najprawdziwszą, najpierwszą, najbardziej fundamentalną potrzebą. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.